Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 7 werset. Lecz nikt mu nie dawał. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 16 werset. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 13 werset. Nikt. W pierwszym cytacie widzimy chorego człowieka, któremu nikt nie pomógł przez 38 lat. Wtem przyszedł Pan Jezus Chrystus i uzdrowił go. W drugim urywku pisma młodzieniec wyjechał daleko od swojego domu rodzinnego i korzystał z życia. Jednak nagle popadł w godny pożałowania stan i nie było nikogo, kto chciałby mu pomóc. Wtedy opamiętał się i wrócił do domu. Czy i w dzisiejszych czasach wielu ludzi nie zachowuje się podobnie? Przez całe życie ignorowali Boga, szukając rozrywki z dala od Niego. W końcu, po wielkim rozczarowaniu, poczuli się samotni i niezrozumiani. Być może jesteś chory, bezrobotny, bezdomny, bez rodziny, zdesperowany, bez zgromadzeń chrześcijańskich w Twojej okolicy. Nikt nie jest Tobą zainteresowany, ani nie wyciąga pomocnej dłoni. Gdzie możesz znaleźć pomoc? Każda ma własne problemy. Każda osoba ma własne problemy. Każdy człowiek ma własne problemy. I nie jest przygotowany, by dodatkowo zajmować się problemami innych. Z kolei pomoc służb społecznych jest bardzo ograniczona i często niedostępna w wielu tych obszarach. W trzecim wersecie znajdujemy kogoś, kto jest szczerze gotowy, aby osobiście się Tobą zająć, okazać współczucie i miłość. Tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. On doskonale zna każdego i z miłością oddał nawet własne życie za nas. Nikt nie ma większej miłości. Pan Jezus Chrystus kocha i Ciebie. On czeka, by Cię uratować. Opowiedz Mu szczerze o swoich lękach, zmartwieniach i błędach. On nigdy nie jest obojętny, ale zawsze z zainteresowaniem wysłucha wszystkiego, co leży Tobie na sercu.